Elo, elo, witam moich followersów. Cześć, jest Michał, tu mamy taką fajną ekipę. Tam, tam, tam. Tutaj jest piesek. O, tu piesek jest. Tak. Dzisiaj podejmujemy się kolejnego hardkorowego wyzwania. Ostatnio była Śnieżka, która jest banalna. Dzisiaj coś bardziej hardkorowego, czyli Wielka Sowa. Korona Gór Polski. Robimy challenge dalej, druga góra. Michał jak zwykle nie wziął książeczki. Gałgan. Ale ja mam. Idziemy, elo. Taktyczny postój, odpoczywamy sobie, a tam, kurwa, czujesz ujęcie, spadaj stąd, Michał. Ach, pierwszy postój, chillujemy sobie elegancko, wszyscy tutaj, a tam daleko Natalia uczy się angielskiego. No cóż, ambitna. Nie traci czasu. Idziemy już po górach, chodzimy sobie i zobaczcie, jest śnieg, czyli winter is coming. Zima się nie skończyła. O, zobaczcie. Śnieg jest. Jest śnieg? Jest śnieg. Jest? Jest. No. Zobaczcie sobie, zwykłe górskie tereny, ale w pewnym momencie przychodzi taki moment, że jest przejście. Przejście pomiędzy strefą klimatyczną, nie wiem jak to nazwać. Tak czy siak, tutaj nie jest granica. O, zobaczcie, tu nie ma śniegu, jest śnieg. Nie ma śniegu, jest śnieg. Nie ma, jest. Nieźle. Powtórz jeszcze raz, żeby zrozumieli wszyscy. Niewiarygodne. Ledwo zaczęliśmy, już jesteśmy na szczycie. Łatwo. Wielka Sowa, chyba mini Sowa. Easy. Łatwo. Łatwo. Ja proponuję zejść i wejść jeszcze raz. Dwa. Jesteśmy teraz w przełomowym momencie. Będziemy przybijać pieczątki. Druga moja pieczątka. Zobaczcie tutaj przy tym błocie, żeby był trudniejsze dojście, pokaż błoto, tak, przy tym błocie będzie przybijanie pieczątki, dobra. Potrzymajcie mi pieczątkę numer 1, robi się to tak, otwiera się pieczątkę. Teraz jest trudny moment, bo trzeba znaleźć w ogóle górę, to jest w ogóle... O, jest, Wielka Sowa, proszę patrzę. Teraz tak, wyciąga się tu taki zestaw, niby domek dla ptaków, ale jednak nie do końca. O, mamy coś takiego. A, o kurde, cały jestem niebieski, nie, dobra. I to chyba tym się przybija, tak? To takie wielkie jest? Ja pierdzielę, jak to zrobić w ogóle, czekaj. Bo tu trzeba dobrze to... Bo to trzeba dobrze... Ja pierniczę, kto to projektował? Trzeba tak, wiecie? O! Teraz trzeba to wyciągnąć jakimś cudem. O, dobra. I robimy to. Uda się? Nie wiadomo. Proszę! Widać? No, trochę krzywo, ale... Uwierzą, że byliśmy. Dobra, proszę. Wchodzimy na wieżę,
Co mówisz? O cholera. Ostatni nasz cel, czyli wchodzimy na wieżę na Wielkiej Sowie. Od wielu lat tutaj nikogo nie było. Tak naprawdę nie można tu wchodzić. Zrobiliśmy to na krzywie. Na krzywie. No dokładnie. Uff, ale się zaczęło. O, patrzcie. Wow. Szafa, to koniec. Nie ma drogi dalej. Tak, trzeba na dupie zjechać, to jest jeden sposób. No, dobra, Michał. A ostrzegałem, to nikt nie słuchał, co nie? Dobra, idziemy. Idźcie, bo się wyjebie. To kto ma szczupaka? Dobra, uwaga. Ale adrenalina. To się nazywa przygoda. Jak w lesie. No. Dawaj, wskakuj ty pierwszy. Ja się wtykam. Czekam, jak ktoś się wypierdoli, dlatego włączyłem telefon mam. Mogłem, ale za dużo miejsca by zajmowało, a nie wiadomo, czy coś się wyrobi. Nie dam rady, co ty? Nie damy rady? Ja nie dam rady z tymi rzeczami. Dobra, to sobie. Nie, ta jest fajniejsza. Legendarna technika zjazdu na nogach. Słyszałem o tej technice. Michał, mam się od razu Wiktoria przypomina, kiedy kolano to zrobiło. To bym wyjaźnił, nie wiem, żebyśmy mieli kolejny. No ja chyba naprawdę tak. Wait, ogarnęliśmy podziemie restauracyjne, jesteśmy w podziemiach i możemy sobie zjeść na spokojnie, usiąść. Taki fajny kominek. No po prostu kozak. Zaraz przyjdzie jedzonko. I jesteśmy oficjalnie jesteśmy tutaj na stałe, zameldowani i w ogóle, a nieoficjalnie zjemy sobie w restauracji. Okay.